Mamy do obliczenia pierwiastek kwadratowy, w tym przypadku tzw. pierwiastek arytmetyczny, czyli będziemy poruszali się w obszarze tylko liczb nieujemnych, albo nawet dodatnich. W tym filmie nie będzie pierwiastków z zera. Pierwiastek kwadratowy z 1/200. Chcę w tym filmie pokazać, jak można taki pierwiastek uprościć. Pierwsza rzecz, co to znaczy w tym przypadku uprościć? To znaczy, że jeżeli można rozłożyć tę liczbę pod znakiem pierwiastka, liczbę podpierwiastkową, na czynniki, tak żeby wśród tych czynników był jakiś kwadrat, jakaś liczba kwadratowa, czyli liczba będąca kwadratem innej liczby, to możemy taki czynnik lub czynniki wyłączyć przed pierwiastek. Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i zastanowienia się nad tym samodzielnie. No dobrze, można to zrobić na parę sposobów. Jeden z nich jest taki. Możemy powiedzieć, że to się równa pierwiastek kwadratowy z 1 podzielone przez pierwiastek kwadratowy z 200. Pierwiastek kwadratowy z 1 to 1 podzielone przez pierwiastek kwadratowy z 200. Istnieje parę sposobów na uproszczenie pierwiastka kwadratowego z 200. Możemy na przykład zauważyć, że 100 jest liczbą kwadratową, jest kwadratem liczby całkowitej, dokładnie mówiąc jest kwadratem dziesiątki. I że 100 jest czynnikiem liczby 200, czyli 200 to to samo co 2 razy 100. W takim razie pierwiastek z 200 równa się pierwiastek z 2 razy 100. To się równa pierwiastek kwadratowy z 2 razy pierwiastek kwadratowy ze 100. Wiemy, że pierwiastek kwadratowy ze 100 to 10, czyli to się równa pierwiastek z 2 razy 10 albo w odwrotnej kolejności 10 pierwiastków kwadratowych z 2. Tak wygląda pierwszy sposób na rozwiązanie tego zadania, na uproszczenie pierwiastka kwadratowego z 1/200, ale mogło nie rzucić Wam się w oczy od razu, że mamy tutaj stosunkowo dużą liczbę, która wśród swoich czynników ma kwadrat liczby całkowitej. Można wtedy zacząć od mniejszych liczb. Jeżeli mamy pierwiastek z 200, to 200 podzielne jest przez 2. 200 to 2 razy 100. I jeżeli teraz po prostu nie widzicie tego, albo nie wiecie, że 100 to kwadrat liczby całkowitej, dziesiątki, to możemy dalej rozkładać na czynniki pierwsze. 100 to 2 razy 50. 50 znowu możemy rozłożyć na 2 razy 25. Jeżeli znowu nie wpadniecie na to, że 25 to kwadrat liczby całkowitej, w tym przypadku kwadrat piątki, to dalej rozkładamy na czynniki. 25 nie dzieli się na 2, nie dzieli się na 3, na 4 też nie, ale dzieli się na 5. 25 to 5 razy 5. I teraz, żeby znaleźć wśród tych czynników kwadraty liczb całkowitych, wystarczy, że zapytamy, czy któryś z tych czynników występuje dwukrotnie lub więcej razy. Tutaj mamy 2 razy 2, a tutaj mamy 5 razy 5. Jeżeli tak, to możemy przedstawić pierwiastek kwadratowy z 200 jako pierwiastek kwadratowy z 2 razy 2 razy 5 razy 5 i razy 2. Zapisałem te liczby w takiej kolejności, żeby było widać kwadraty liczb. To się równa pierwiastek kwadratowy z 2 razy 2. Ten sposób rozwiązywania jest bardziej monotonny, ale mam nadzieję, że widzicie, jak on działa. W każdym razie powinniśmy dojść do tego samego wyniku. Pierwiastek kwadratowy z 2 razy 2 razy pierwiastek kwadratowy z 5 razy 5 razy pierwiastek kwadratowy z 2. Pierwiastek kwadratowy z 2 razy 2 to 2, pierwiastek kwadratowy z 5 razy 5 to 5. Czyli mamy 2 razy 5 pierwiastków kwadratowych z 2. A to się równa 10 razy pierwiastek kwadratowy z 2. Czyli ten pierwiastek kwadratowy z 200 w mianowniku możemy przepisać jako 10 pierwiastków kwadratowych z 2. Czyli to się równa 1 przez 10 pierwiastków kwadratowych z 2. Czasami się zdarza, że nie chcemy, żeby w mianowniku występował pierwiastek. Jeżeli chcemy się go pozbyć z mianownika, to możemy licznik i mianownik pomnożyć razy pierwiastek kwadratowy z 2. Zauważcie, że takie mnożenie to mnożenie razy 1. Pierwiastek z 2 przez pierwiastek z 2 to inny sposób na zapisanie jedynki. Mnożenie razy 1 nie zmienia wyniku wyrażenia. A to powoduje, że po wymnożeniu mamy pierwiastek z 2 w liczniku, a w mianowniku mamy 10 pierwiastków z 2 razy pierwiastek z 2, a pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to 2, czyli 10 razy 2, czyli 20. I w takiej postaci można nasze wyrażenie zapisać. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Gdybyśmy chcieli jeszcze inaczej, to możemy zapisać, że jest to 1/20 pierwiastka z 2. Wszystkie te sposoby zapisu oznaczają to samo.